Eubin jest niewielką miejscowością położoną w sercu niemieckiej części Gór Łużyckich. Najciekawszym obiektem w Eubinie są górujące nad miastem ruiny zamku. Romantyczna ruina zamku Eubin, stojąca na wierzchowinie piaskowcowego stoiwa, jest jedną z największych atrakcji turystycznych Gór Łużyckich. Kurort, letnisko, a przede wszystkim bardzo popularne miejsce wycieczek, również z powodu zabytkowej kolejki parowej, którą tu przyjechaliśmy. Między starymi domami podchodzimy do górskiego kościoła pasterskiego, wybudowanego w 1734 roku. Osobliwością kościoła są ławki amfiteatralnie opadające ku ołtarzowi, ustawione na pochyłości góry. Kościół zachwyca dziełami ludowego baroku i okazałym prospektem organowym. Jedna ze ścian kościoła stanowi część skały góry Eubin. Podchodzimy dalej schodami wśród bloków i ścian skalnych prowadzących do ruin zamku. Zamek zbudowany był w miejscu, przez które już w dawnych czasach prowadził ważny szlak handlowy z Czech do Łużyc. Spod bramy roztacza się panorama Eubina na tle góry Hochwald, zwieńczonej wieżą widokową. Schodami rycerskimi dochodzimy do trzeciej bramy zamkowej. Wydarzeniem ostatecznie decydującym o losach zamku był pożar spowodowany uderzeniem pioruna w roku 1577, skutkiem którego doszczętnie spłonął. Do odbudowy już nigdy nie doszło. Wchodzimy do najstarszej części średniowiecznego zamku, dzisiaj miejsce wystaw. Pod kościołem znajdują się piwnice sklepione kolebkowo z ciekawym wejściem do skarbca. Idziemy teraz krużgankami, zwanymi galerią, w kierunku zamkowego cmentarza. Cmentarz na górze znany jako motyw malarzy romantyzmu oraz miejsce spokoju i zadumy.
Dominantę całego zamku stanowi kościół klasztorny poświęcony w 1384 roku z typowymi szczelistymi oknami. Wchodzimy do centrum Ojbina i koło punktu informacji turystycznej skręcamy w prawo, podążając za żółtymi znakami turystycznymi do przysiłka Ojbina Hein. Hein to najwyżej położona osada Łużyc z ciekawą łużycką zabudową. Zbliżamy się do granicy niemiecko-czeskiej i skrzyżowania szlaków.